Cześć. Przedstawię Wam dzisiaj działanie aplikacji Radmor Taxi Koszalin. Jest ona dostępna zarówno dla urządzeń działających na systemie Android, Windows, jak i iOS. Po sprawnej i intuicyjnej konfiguracji ustawień początkowych przechodzimy do menu początkowego. Po uruchomieniu aplikacji pojawia nam się mapka z naniesionymi na niej taksówkami, ikony z samochodzikami oraz naszej aktualnej lokacji. Widoczne są tylko te samochody, które mogą w danym momencie przyjąć zlecenie. Oznaczone są kolorem żółtym. Klikając na ikonę zmienia się jej kolor na niebieski i wyświetlane są cechy samochodu, marka, kolor i numer rejestracyjny oraz czas przejazdu do naszej aktualnej lokalizacji. Aby zamówić taksówkę, należy wpisać swój adres lub pozwolić aplikacji na automatyczne określenie położenia za pomocą GPS. Wpisując adres docelowy pojawia nam się pomocnicze menu. Pojedziemy na dworzec. Klikając zamów, pojawia nam się pomocnicze menu, w którym możemy wybrać czas dojazdu, liczbę pasażerów, formę płatności, czy mamy dodatkowy bagaż, czy będziemy przewozić zwierzęta, a dla gości z zagranicy możemy wybrać opcję kierowcy ze znajomością języka obcego. Jeżeli wybór zostanie potwierdzony, to zlecenie przesłane zostanie bezpośrednio do wybranego kierowcy. Zamówienie wykonywane jest z pominięciem kolejek na rejonach do realizacji. Następnie pojawia się komunikat potwierdzający przyjęcie zlecenia. Pozostaje nam teraz czekać na przyjazd kierowcy. My zrezygnujemy z przejazdu. Po wykonanym kursie mamy możliwość oceny przejazdu pod względem czasu przejazdu, komfortu podróży oraz uprzejmości kierowcy. W tej samej aplikacji bez zmiany ustawień systemowych można zamówić taksówkę bez wskazywania konkretnego samochodu. Wtedy zamówienie odbywa się tradycyjnie przez połączenie telefoniczne i dodatkowo można wskazać czas przejazdu i interesujące nas cechy. Połączenie wykonujemy przez telefon. Dzięki, to wszystko. Życzę miłej obsługi aplikacji.